Cześć moi drodzy, po wielkim sukcesie pierwszych warsztatów, jakie przygotowaliśmy razem z Adamem Aleksandrem, które miały miejsce w Warszawie, zdecydowaliśmy się przygotować kolejne. Jeżeli macie jakieś pytania, nie możecie sobie z czymś poradzić w życiu, to serdecznie na nie zapraszamy. W marcu będą miały miejsce w Londynie, a w kwietniu w Gdańsku i w Katowicach. Więcej informacji, rejestracja na www.adamaleksander.org/warsztaty. Uwierzcie mi, na pierwszych warsztatach naprawdę było magicznie. Jestem przekonany, że na kolejnych będzie podobnie. Rozmawialiśmy o szczęściu i rozmawialiśmy o miłości. Często zostaje pytanie, czy można być w pełni szczęśliwym, będąc singlem? Można, dlatego że w sumie prawda jest taka, że taki związek partnerski jest tylko jednym z elementów życia społecznego, który mamy. My wiemy, że pod fundamentem, pobudujmy trochę na tym, co już mamy tutaj ugadane dzisiaj. Fundamentem tej fazy nam intymności, tej długiej, że tak siedzimy, rozmawiamy, robimy rzeczy razem, jest poczucie, jednym z fundamentów, że ja mam kogoś wokół siebie, kto powie mi, masz prawo tak się czuć. Ja przyjdę, powiem, głowa mnie boli. On nie powie, cię ciągle głowa boli, durna pało, jak twoją matkę, pewnie miałeś to w genach. Tylko powie, no tak, bo jesteś ostatnio zabiegany albo zabiegana, to cię głowa boli. Oczywiście, że nie zawsze, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale raczej tak. Przyjaciele robią to samo, inne osoby mogą robić to samo wokół nas. Ale prawda jest taka, że pomimo naszej szczerej chęci i czasami myślenia, że jakbyśmy byli sami, to byłoby nam lepiej, statystyka jest jednak dość nieubłagana. Ludzie, którzy mają innych wokół siebie, widzą w życiu mniej problemów i z tych problemów, a jeżeli już je widzą, to szybciej z nich wychodzą.